No to stworzono taką specjalną, proszę Państwa, sklejkę na tę okoliczność, przypominającą wszystkie słowa Donalda Tuska, które potem okazały się trochę zostały potem musiały zostać zmienione. Zobaczmy. Było też pytanie o mur. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu 3 lat. Nie wybieram się do Brukseli. Przychodzę tu do Brukseli z kraju, który głęboko wierzy w sens Zjednoczonej Europy. O tym, że rząd Ewy Kopacz strzelał do górników. Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika. Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt. Nie, ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+, bo ja bardzo dokładnie liczyłem, znaczy mówię o całym moim rządzie, na co Polskę bezpiecznie stać, a na co Polski nie stać. Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla mężczyzn i kobiet. Tłumaczyliśmy, dlaczego jest to konieczne. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków. Jesteśmy gotowi do decyzji, w tym do korekty, do podwyższenia o 1 punkt procentowy VAT-u. Tak się składa, że ja byłem pierwszy w Polsce, który Norwegom zaproponował pracę nad Baltic Pipe. Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy. Tak, proszę Państwa. Donald Tusk. Iwan Bolamidari, nam się król Europy zepsuł, a my widzimy się już jutro i pewnie ten temat nie będzie zupełnie przechodził obok tego jutrzejszego programu. W każdym razie, drodzy Państwo, do zobaczenia.